W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W dziejach chrześcijaństwa było kilka dat, które służyły jako początek roku kalendarzowego. 1 stycznia przyjął się dosyć niedawno, a wcześniej nie bez słuszności obchodzono początek roku 25 marca, czyli w święto Zwiastowania, bo też dzieje naszego zbawienia możemy powiedzieć, że zaczęły się 25 marca, chociaż niezupełnie, o czym jeszcze będzie mowa. Otóż rok liturgiczny poniekąd trzyma się dalej tego samego. To znaczy, nie wskazuje jako początek roku daty 25 marca, ale zaczyna się początkiem Adwentu, czyli na przełomie listopada i grudnia, ale kontemplując tę samą tajemnicę wcielenia. Tak jak 25 marca pochylamy się nad wcieleniem, tak też z początkiem Adwentu pochylamy się nad tajemnicą wcielenia, i korzystamy z niej jako z punktu wyjścia do takiej pogłębionej refleksji przygotowującej nas na powtórne przyjście Pana Jezusa. I można powiedzieć, że z perspektywy duchowej, także w takim wymiarze organizacyjnym, ten początek jest czymś ważnym, ten początek roku liturgicznego, bo ustawienie sobie właściwego kursu właśnie teraz, z Adwentem, w grudniu, a nie w styczniu, jest łatwiejsze. Jest łatwiejsze. Także dobrze przeżyty Adwent wprowadzi nas dobrze w nowy rok świecki. Dlaczego jest łatwiej teraz, aniżeli w styczniu? To proste. Na początku stycznia wszyscy będziemy mieli mnóstwo zaległości związanych z tym, że były święta, że był urlop, a teraz trzeba nadrabiać różne zaległości. Oczywiście teraz też mamy swoje trudności, zamykamy coś, dopinamy coś w grudniu, ale naprawdę jest łatwiej. No i w dodatku, jeżeli nam się coś teraz nie uda, to jeszcze w styczniu możemy nadrobić. A jeżeli teraz byśmy to zaniedbali, to już potem będzie tym gorzej. Więc jest ogromne znaczenie Adwentu dla naszego życia duchowego i nie możemy pozwolić, żeby ten Adwent uległ jakiemuś zniekształceniu w taką czy inną stronę. Adwent jest zbyt ważny, żebyśmy mogli pozwolić go zdeformować. Obok Wielkiego Postu Adwent jest takim drugim, a właściwie pierwszym, wielkim okresem, kiedy Kościół ubiera się na kolor fioletowy. I co to znaczy? Taka bardzo uproszczona, ale bardzo celna odpowiedź, jaką usłyszałem w kazaniu jednego słowackiego kaznodziei, jest taka. Kiedy Kościół ubiera się na fioletowo, to znaczy, że umrzesz. Umrzesz. Śmierć się zbliża. Zbliża się czas rozliczenia. Owszem, w Adwencie kontemplujemy nadchodzące życie, ale ten wymiar eschatologiczny, tą pamięć o tym, że zbliża się śmierć, że zbliża się to, co śmierć ze sobą przyniesie, że zbliża się sąd, że zbliża się niebo albo piekło, jest czymś bardzo ważnym. I ilekroć widzimy księdza ubranego na fioletowo, czy to w Adwencie, czy to w Wielkim Poście, czy to na suche dni, czy to w czasie pogrzebu, a jeszcze lepiej, jeżeli jest ubrany na czarno, to przypomnijmy sobie o tym. Przypomnijmy sobie o tym, że czeka nas śmierć. Wszystko mija. Teraz minął kolejny rok liturgiczny. Lada moment minie kolejny rok świecki. Niektórym przez ten rok przybyło siwych włosów, innych włosów w ogóle jakichkolwiek ubyło. Wieczność czeka, czas ucieka. I jakie to jest oczekiwanie, to nasze oczekiwanie na wieczność, na spotkanie z Panem Jezusem? Czy ono jest podszyte rozpaczą, czy też nadzieją? Moi drodzy, Kościół ubiera się na fioletowo, to znaczy, że umrę, to znaczy, że na nic mi się nie zda to, że sobie nagromadzę wspaniałą reputację znakomitego chirurga, albo polonisty, albo hydraulika. Na nic mi się nie przydadzą zgromadzone w skarpecie pieniądze, czy to będzie 700 zł w skarpecie, czy to będzie 700 tysięcy w szwajcarskim banku. Na nic mi się to nie zda. Pytanie jest inne. Pytanie jest, jak wygląda u mnie gromadzenie tego kapitału łaski? Jak wygląda u mnie życie łaski? Jak wygląda wykorzystywanie natchnień, jakie Bóg mi daje? Jak wygląda moja współpraca z Bogiem, który udziela mi swoich łask? I w spojrzeniu na to, ta perspektywa oczekującej nas śmierci jest naprawdę ważna i pomocna. Tylko, że nie chodzi tutaj absolutnie o to, żeby ona stała się dla nas jakąś paranoją, jakąś fiksacją.
Chodzi raczej o to, żeby pogodnie spoglądać na życie z właściwej perspektywy. Bo bardzo często jest tak, że to w czasie chwili śmierci człowiek ma właściwe spojrzenie na swoje życie. Widzi, że te wszystkie grzechy, że te wszystkie namiętności niczemu nie służyły. Dziękuję Bogu za to, że udało mu się chociaż coś dobrego zrobić. Na tym czymś teraz zasadza się jego nadzieja, że nie będzie potępiony. Gabriel García Moreno, prezydent Ekwadoru, męczennik, miał takie postanowienie, żeby często myśleć o tym, co o danej czynności będę myślał w chwili śmierci. I to jest bardzo pomocne. Powtarzam, bez fiksacji, bez paniki, bez jakiejś paranoi. Jeżeli myśl o śmierci działa na mnie paraliżująco, to jest to najlepszy dowód na to, że z moją wiarą, z moją nadzieją i z moją miłością coś jest nie tak, czegoś brakuje. Bo gdybym miał wiarę, to bym wierzył w życie poza śmiercią. Gdybym miał nadzieję, to bym pamiętał o tym, że Bóg mi pomoże, żeby osiągnąć życie wieczne. I gdybym miał miłość, to spotkanie z tym, którego kocham, napełniałoby mnie radością, a nie panicznym lękiem. Ale oczywiście, jeżeli w moim życiu, jeżeli w moim sercu, tak jak w Gospodzie w Betlejem, nie ma miejsca dla Jezusa, Maryi i Józefa, to oczywiście perspektywa spotkania z Jezusem jako sędzią nie jest dla mnie taka radosna. A więc, moi drodzy, ilekroć Kościół ubiera się na fioletowo, to człowiek powinien się na chwilę zatrzymać, zajrzeć w głąb własnej duszy, zastanowić się, spojrzeć wstecz na przebytą od ostatniego postoju drogę, spojrzeć naprzód na to, dokąd ta droga prowadzi, popatrzeć na mapę, popatrzeć na kompas, żeby móc skorygować kurs. O tym, jak się przemieszczamy, mówi nam rachunek sumienia, o tym, jak mamy iść i dokąd, mówi nam zdrowa katolicka nauka. A jeśli chcemy iść naprzód tym pewniejszym krokiem, bezbłędnie, to powinniśmy zatrudnić też fachowego przewodnika. I takim najlepszym przewodnikiem w drodze do Jezusa jest Jego Matka, jest Maryja. Pan Jezus sam wskazał nam Maryję jako przewodniczkę. On przyszedł do nas przez nią i to jest najlepsza droga, żebyśmy poszli my do Niego. I o tym będzie dłużej w kolejnych naukach. W każdym razie temu właśnie służą rekolekcje, żeby się zatrzymać, przystanąć w biegu, spojrzeć, gdzie jestem, jak się tu znalazłem i co dalej. Czy jestem na właściwej drodze, czy zabłądziłem. A może ugrzązłem. A może zasnąłem gdzieś po drodze. I śpię snem leniwego, albo snem człowieka, który nie wie, czego chce, nie wie, co go czeka, nie ma pracy, nie ma hobby, nie ma nikogo, kto go kocha w okolicy, więc ten człowiek przesypia całe dni. Nie. Młody Zygmunt Krasiński kazał służącemu budzić się słowami: wstawaj, panie hrabio, wielkie rzeczy cię czekają. Wielkie dzieła na ciebie czekają. Wstawaj. Otóż każdy z nas w pewnym sensie jest hrabią, bo szlachectwo dzieci bożych jest nieporównanie większe, aniżeli szlachectwo dzieci hrabiowskich. Więc pamiętajmy o tym, że nas czekają wielkie dzieła i wielkie rzeczy. I wielkie przygody drogi do świętości. Bóg nas stworzył dla tego celu, dla celu wielkiego, wzniosłego, chwalebnego, dla poznania i wielbienia samego Boga. I taki jest cel naszej egzystencji, takie jest spełnienie naszych najgłębiej osadzonych aspiracji. Jeśli nie spełniamy tych aspiracji, jeżeli nie dążymy do tego nawet, to nasze życie staje się bezwartościowe i zmarnowane. I jeżeli ono jest naprawdę całkiem zmarnowane, no to potem taki człowiek, taka dusza ląduje na śmietnisku zwanym piekłem. Jeżeli człowiek nie zmarnuje sobie życia doszczętnie, tylko w jakimś stopniu, to oczywiście nie skończy się to tak tragicznie. Ale to, co jest zmarnowane, czy to kilka chwil, czy to kilkadziesiąt lat, tego już nie odzyskamy. To, co jest zmarnowane i kropka. Więc ten czas Adwentu niech będzie dla nas takim momentem, kiedy zbłąkany albo leniwy wędrowiec ocknie się, ocuci się, spojrzy na mapę, na kompas, orzeźwi się i ruszy dziarskim krokiem na spotkanie wielkiej i wspaniałej przygody, jaką jest świętość. Świętość, która jest owocem współpracy ludzkiej duszy z Bożą łaską. Moi drodzy, w pierwszym takim najbardziej intuicyjnym wymiarze Adwent jest przygotowaniem na święta Bożego Narodzenia.
I w tym sensie możemy powiedzieć, że te 4 tygodnie są nam dane także po to, żebyśmy, zanim zagłębimy się w kontemplację dzieciątka w zimnej stajence, w twardym żłóbku, żebyśmy trochę popracowali nad tym, żeby zimno naszego serca trochę rozgrzać i żeby twardość tego serca troszkę zmiękczyć. Bo jak pisał Adam Mickiewicz, wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. Innymi słowy, Adwent, jak każdy zresztą czas pokutny, wzywa nas do takiego autentycznego nawrócenia, a to z kolei zakłada w pierwszym rzędzie odnowienie pragnienia świętości. No ale właśnie, powiedzieliśmy, że Adwent jest tym okresem pokutnym i że wzywa nas do nawrócenia. Ale czy rzeczywiście jest to okres pokutny? Czy nie mówi się o Adwencie bardzo często, że jest czasem radosnego oczekiwania? I czy nawet nie jest to czasem nadużywane, to sformułowanie? Otóż oczywiście jest prawdą, że Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, a przynajmniej powinien być takim czasem, tak jak powiedzieliśmy. I spotkanie z Panem Jezusem w żłóbku i spotkanie z Nim w chwili naszej śmierci i w chwili Sądu Ostatecznego powinny dla nas być radością, jeżeli żyjemy w przyjaźni z Bogiem. Ale jednocześnie to nie wyklucza pokuty. I cała liturgia adwentowa nasuwała i nadal nasuwa nam myśl o pokucie. Głównymi bohaterami liturgii adwentowej są prorok Izajasz, który pisał w czasie największych utrapień, jakie cierpiał naród wybrany, oraz wielki pokutnik, święty Jan Chrzciciel. I Jan przygotowywał drogę Mesjaszowi poprzez surową pokutę. Więc nie ma nic niestosownego w tym, że i wierni podejmują w okresie Adwentu jakieś praktyki pokutne. O pokucie, obok wspomnianej już wcześniej śmierci, przypomina nam ten kolor fioletowy także. Fioletowe szaty liturgiczne przypominają nam o pokucie. No ale z drugiej strony już od ponad 100 lat Kościół nie wymaga postu w okresie Adwentu. Więc jak się w tym wszystkim połapać? Otóż przede wszystkim pamiętajmy o celu Adwentu. A tym celem jest z jednej strony przypomnienie nam o przygotowaniu się na powtórne przyjście Pana Jezusa, zwłaszcza w pierwszej połowie Adwentu, to jest akcentowane w liturgii. I to jest to przyjście, o którym święty Paweł mówi, że skoro czas jest krótki i skoro przemija postać tego świata, to powinniśmy używać tego świata tak, jak gdybyśmy z niego nie korzystali, czyli pokutując. I święci wszystkich czasów wzywali wiernych do tego, żeby się przygotowywali na powtórne przyjście Pana Jezusa poprzez pokutę. Jakkolwiek dla nas, dla tych, którzy wierzą, perspektywa tego przyjścia Pana Jezusa jest radosna. Święty Jan kończy Apokalipsę słowami Maranata: przyjdź, Panie Jezu. I to jest wezwanie pełne radości, a nie smutku czy strachu. I z drugiej strony Adwent ma jako swój drugi cel, zwłaszcza w drugiej połowie, przygotowanie nas do świąt Bożego Narodzenia. Antyfony wielkie, które śpiewamy od 17 grudnia, układają się, inicjały tych antyfon układają się w akrostych, w zdanie Ero Kras, jutro będę. I to jest pełne radości oczekiwanie na pełne radości święto Bożego Narodzenia. Możemy powiedzieć, że Wielki Post w tym sensie przygotowuje nas na całe triduum, czyli nie tylko na zmartwychwstanie, ale także na mękę Pana Jezusa. O tyle oczekiwanie adwentowe jest samą radością. Ale ta radość i pokuta nie wykluczają się. Najbardziej radosny ze świętych, święty Franciszek z Asyżu, który zresztą eksplodował radością w okresie bożonarodzeniowym do tego stopnia, że ilekroć mówił dzieciątko z Betlejem, po włosku Bambino di Betlemme, mówił to tak, że beczał jak owieczka, czy jakieś takie Bambino di Betlemme. Tak beczał z radości święty Franciszek. Pełen radości, bo Boże Narodzenie. I to on zaczął tradycję szopki, o której jeszcze wspomnimy w ostatniej konferencji. Ale ten sam święty przygotowywał się na to święto 40-dniowym surowym postem, który zaczynał już 2 listopada. Praktyki pokutne pozwalają nam uczestniczyć w tamtym oczekiwaniu, czyli w ubóstwie i w niedostatku, jakie cierpieli Maryja i Józef, kiedy oczekiwali na narodziny pańskie. To też musimy unikać skrajności.
Z jednej strony niech nas nie zwiedzie ten fioletowy kolor i niech nas nie zwiedzie wielbłądzia skóra Jana Chrzciciela, bo mamy być naprawdę radośni. Ale jednocześnie niech nas nie zwiedzie także ten konsumistyczny klimat przygotowania do świąt, adwentowych jarmarków, a także ta coraz łagodniejsza dyscyplina postna i pokutna okresu Adwentu. Ten czas ma być błogosławiony i ma być czasem nawrócenia, a nawrócenie w Piśmie Świętym zawsze idzie w parze z pokutą. Więc, moi drodzy, warto rzeczywiście podjąć taką czy inną praktykę pokutną na ten czas, tak jak to zawsze robili święci, dając nam w tym naprawdę świetlany przykład. Więc umartwienie roztropne, ale szczodre pomoże nam na pewno oczyścić nasze serca, pomoże nam je trochę ogrzać, pomoże nam trochę zmiękczyć ich twardość i pomoże nam także zadośćuczynić za nasze własne i za cudze grzechy. A tym samym, podobnie jak Jan Chrzciciel, będziemy w pewnym sensie prostować ścieżki Panu w Jego powtórnym przyjściu. Ale nade wszystko niech ten czas rzeczywiście będzie dla nas takim czasem nawrócenia, niech będzie czasem odnowienia pragnienia świętości i obyśmy te błogosławione 4 tygodnie, jak i całe nasze życie, chcieli przeżyć rzeczywiście pod płaszczem niepokalanej, dając się jej prowadzić. Bo Pan Jezus przyszedł do nas przez Maryję i tym samym wskazał nam najlepszą drogę. Więc Maryi niepokalanej powierzmy ten błogosławiony czas, aby rzeczywiście był dla nas czasem pełnym Bożych błogosławieństw. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.